Hej, ja jestem Żuker z kanału Polish Tuners Gaming. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować VirtualBoxa na Windowsie. Na początku przechodzimy do przeglądarki. W wyszukiwarce wpisujemy frazę VirtualBox. I klikamy Enter. W oknie przeglądarki wybieramy link prowadzący na stronę www.virtualbox.org. Na stronie odnajdujemy wielki niebieski przycisk z napisem Download i wersją VirtualBoxa. I klikamy. Następnie odnajdujemy frazę Windows Host i klikamy. W tym momencie rozpoczyna nam się pobieranie. Po zakończeniu pobierania przechodzimy do folderu Pobrane. Klikamy prawym klawiszem myszy na VirtualBox. Otwórz. Czekamy chwilę. Next. W tym miejscu wybieramy lokalizację naszej wirtualnej maszyny. W moim przypadku to będzie dysk E. Next. W tym miejscu możemy wybrać, jakie skróty mają nam się pojawić i w którym miejscu. Ja w tym przypadku odznaczam wszystko. Next. Yes. Install. W tym momencie VirtualBox prosi nas o doinstalowanie odpowiedniego oprogramowania urządzeń. Klikamy Zainstaluj. Klikamy Finish. W tym momencie mamy już działający VirtualBox. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie suba i łapkę. Was to nic nie kosztuje, ale nam pomaga. Dzięki za obejrzenie. Hej!